Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym wrócić do ostatniej wizyty przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Moskwie. Wizyty, która odbyła się w dniach 21-23 marca bieżącego roku i która, zdaniem wielu mediów głównego nurtu w Polsce, była wyrazem słabości Moskwy, słabości prezydenta Władimira. Putina. Natomiast rzeczywistość wygląda zgoła inaczej, jeśli przesłuchamy mediów zagranicznych, także tych sporej części tych mediów zachodnich, mediów oczywiście ze wschodu, z Rosji, z Chin, ale także z krajów geopolitycznego południa. Wtedy ten obraz wizyty przewodniczącego Xi wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, a wygląda w taki sposób, że stanowił Stanowiła ta wizyta potwierdzenie tego, że i Rosja, i Chiny nadal dążą do rewizji ładu międzynarodowego, nadal dążą do policentryzacji świata, i szczyt ten udowodnił, że mimo tego, o czym możemy często usłyszeć w polskich mediach, Rosja nie straciła autonomii strategicznej, Rosja nie straciła autonomii decyzyjnej, jeśli chodzi o relacje z Pekinem. Wręcz odwrotnie, Kreml dosyć manifestacyjnie, dosyć ostentacyjnie odciął się czy storpedował plan pokojowy Chińskiej Republiki Ludowej to ważne to niewątpliwie ważne wydarzenie ważny, ważny gest pokazujący że, że Putin jak i w ogóle establishment rosyjski zachowały zachowali sporo sporo tej autonomii strategicznej no i tutaj Warto oczywiście wspomnieć, przypomnieć o tym, że ten kilkunastopunktowy plan pokojowy Chin został zaprezentowany 24 lutego 2023 roku. To było tak, tak zwane stanowisko Chin w sprawie pokojowego, w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. No Oczywiście nie bez, nie bez przypadku tutaj 24 lutego w rocznicę tej nowej ofensywy rosyjskiej ukazał się ten plan. Natomiast tak jak powiedziałem, te wielogodzinne dyskusje Xi Jinpinga z Władimirem Putinem w żaden sposób nie przybliżyły do wdrożenia tego planu pokojowego. O tym jeszcze za chwilę, za chwilę wspomnę. Warto wspomnieć także o tym, że Xi Jinping debatował nie tylko z prezydentem Władimirem Putinem, ale także w drugiej w drugim dniu wizyty, czyli 22 marca, odbyło się spotkanie z premierem Michałem Miszustinem. No i także, oczywiście, spotkania delegacji, zarówno w, w tym wąskim gronie, jak i w tym, w tym szerszym, skończyło się podpisaniem przez. Przez obu przywódców dwóch deklaracji: deklaracji politycznej o pogłębieniu partnerstwa i strategicznego współdziałania oraz o deklaracji ekonomicznej o takim planie rozwoju kluczowych kierunków współpracy ekonomicznej między Rosją a Chinami do roku 2030. Do roku 2030. No i niewątpliwie z tych deklaracji możemy odczytać, że Pekin ma ogromne ambicje. W tym kierunku, aby objąć przywództwo w nowym ładzie międzynarodowym. No i to zresztą widać. Zresztą te słowa Xi Jinpinga o tym, że nadchodzą zmiany, których świat nie widział od ponad 100 lat, no jasno pokazują, że jesteśmy w momencie zmiany hegemonicznej. Zmiany hegemonicznej jesteśmy wokół cyklonu, który można nazwać konfliktem hegemonicznym. I ta, ten wielki nacisk, który zarówno Moskwa, jak i Pekin. Kładą na świat policentryczny, świat wielobiegunowy, bardzo mocno, tak naprawdę. Tak, bardzo mocno wybrzmiał i bardzo mocno wybrzmiał także w tych dwóch deklaracjach, o których, o których wspomniałem. Z tych deklaracji jasno też wynika, że Moskwa chciałaby być w tym nowym ładzie międzynarodowym, w tej nowej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego głównym partnerem, głównym sojusznikiem Pekinu. To bardzo, bardzo istotne. Zresztą, jeśli sięgniemy pamięcią do ubiegłego roku. To jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej nowej inwazji na Ukrainę 4 lutego 2022 roku w Pekinie został podpisany, została podpisana taka deklaracja o przyjaźni bez ograniczeń. Ona już znamionowała ten kierunek, który tak mocno jest, był akcentowany właśnie w dniach 21-23 marca bieżącego, bieżącego roku. Co do innych dokumentów, które zostały podpisane na szczycie, to było to kilkanaście różnych memorandów. Ale także ważne porozumienie o współpracy, o, o wspólnej produkcji programów telewizyjnych. To jest bardzo istotne. istotne podobnie jak, jak te, ta, to porozumienie o wymianie informacji i współpracy między rządowymi agencjami informacyjnymi, agencją ITARTAS i agencją Xinhua. No, myślę, że to jest to znamionuje, to znamionuje nowe, nową odsłonę walki informacyjnej, która będzie się toczyć w najbliższym, w najbliższym czasie. No, i oczywiście także zapowiedź współpracy między Rosatomem a Chińską Państwową Agencją do Spraw Energii Nuklearnej też jest bardzo istotne pod kątem, pod kątem strategicznym. Uzgodniono coroczne spotkania ministrów spraw wewnętrznych, którzy mają przeciwdziałać kolorowym rewolucjom. To też bardzo ważny, no, można powiedzieć, taki bardzo ważny pasus, który wybrzmiał w, tym, w, tym, w kontekście tej wizyty. Widać te konsolidacje Moskwy i Pekinu, jeśli chodzi o przeciwdziałanie hegemonii Stanów Zjednoczonych. I obie deklaracje, i te wszystkie porozumienia i memoranda, które zostały tam podpisane, bardzo, bardzo dokładnie o tym, o tym świadczą. No i oczywiście wiadomo, że głównym kontekstem wizyty Xi Jinpinga była, była, była wojna rosyjsko-ukraińska. -rosyjsko Natomiast tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że w, w, w takiej perspektywie krótkiej, w perspektywie kilkumiesięcznej, może rocznej, rzeczywiście Chiny chciałyby, chciałyby zamrożenia tego konfliktu. Zresztą to wynika z tego planu, o którym wspomniałem z lutego bieżącego roku. Na, jakby wiadomo, że Moskwa jest jak najbardziej zainteresowana szerokim włączeniem się Chin do tego konfliktu, dostawami uzbrojenia, ale także zaostrzeniem konfliktu między Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast o, oczywiście Chiny nie ch chciałyby ograniczyć. Te koszty poparcia dla Rosji. W tym momencie na pewno nie chciałyby przyspieszenia konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Potrzebują jeszcze co najmniej kilku lat, aby być gotowi na taką otwartą konfrontację. Natomiast, oczywiście, ten konflikt Ros Rosji. Z Ukrainą, ale nawet szerzej konflikt Rosji z Zachodem, czy proxy war między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, wojna zastępcza między Moskwą a Waszyngtonem jest jak najbardziej korzystna z punktu widzenia interesów Pekinu. I to musimy sobie zdawać sprawę. Po pierwsze, odciąga Stany Zjednoczone od regionu Azji i Pacyfiku, odciąga Waszyngton od Indo-Pacyfiku, co miało być naczelną strategią Stanów Zjednoczonych w, w rozumieniu tej strategii, którą ogłosiła jeszcze Hillary Clinton. Natomiast też trzeba zauważyć, że ten konflikt również osłabia zasoby Stanów Zjednoczonych, również osłabia rezerwy Stanów Zjednoczonych, naraża co więcej Stany Zjednoczone na konflikt z Europą, z Europą Zachodnią. To jest bardzo ważna, ważna rzecz, ponieważ no jakby koszty gospodarcze, które ponosi Unia Europejska są ogromne. Wiemy, że największym beneficjentem tego konfliktu są Stany Zjednoczone, chociażby kontrakty gazowe, które Stany Zjednoczone zawierają ze swoimi partnerami czy junior partnerami z Europy, i to niewątpliwie może być na celowniku Chin, jeśli chodzi o wykorzystanie do potencjalnej, do potencjalnych niesnasek, potencjalnych właśnie powiedzielibyśmy, konfliktów interesów między, między Unią Europejską a. Właśnie Stanami, Stanami Zjednoczonymi. No i właśnie Pekin stosuje, prowadzi taką politykę dwutorową. No z jednej strony utrzymuje cały czas świetne relacje dyplomatyczne z Rosją, kontynuuje współpracę gospodarczą, o niej za chwilę jeszcze powiem. Cały czas wspiera propagandowo, oczywiście informacyjnie na arenie międzynarodowej Moskwę, ale z drugiej strony. Stara się oczywiście także bezpośrednio nie angażować w ten, w, w ten konflikt, co jest, co jest oczywiste z punktu widzenia interesów strategicznych strategicznych Chin. No i tutaj dochodzimy do kwestii tego planu pokojowego. No, Putin otwarcie przyznał, że tylko niektóre te punkty planu Xi Jinpinga mogą stać się podstawą do negocjacji z Ukrainą w przyszłości. I powiedział zresztą wprost, znaczy zasugerował, że. Dla Rosji część z tych punktów jest absolutnie nie do, nie do przyjęcia. No i oczywiście jakby cała ta retoryka, którą już znamy ze strony Rosji o tym, że to Ukraina i Zachód są odpowiedzialne za brak rozmów pokojowych i także wskazał Putin na to, że Zachód hamuje te powiedzielibyśmy. Chęci Kijowa do podjęcia działań tutaj jakichkolwiek rozmów rozejmowych to jest dosyć, dosyć istotne. Faktem jest, że strona rosyjska dosyć twardo stawia sprawę, czyli kwestia uznania przez Ukrainę aneksji nie tylko Krymu, ale także obwodów Donieckiego, Ugańskiego, Hersońskiego i Zaporowskiego. Tutaj widać, że Kreml stoi bardzo twardo na tych swoich, na tych swoich pozycjach oczywiście dla Pekinu to nie jest jakaś, jakaś wielka przeszkoda dla kontynuowania rozmów z Moskwą. Mają przede wszystkim o wiele ważniejsze strategiczne interesy. Natomiast, natomiast faktem jest, że propaganda i jakby te działania informacyjne, które będą stosowane wokół tego konfliktu ze strony chińsko-rosyjskiej będą eksponować moim zdaniem cały czas, będą obarczać winą za niepowodzenie inicjatywy rozejmowej Zachód czy, i, i stronę ukraińską oczywiście. I to myślę, że Tutaj Chińczycy bardzo mocno się włączą w taką, w taką narrację. Stąd nie dziwi podpisanie tego porozumienia o współpracy i Tartasu i, 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 i Agencji Xinhua. Natomiast faktem jest, że Chiny chciałyby bardziej rozgrywać państwa, państwa europejskie. Chiny chciałyby tutaj lawirować, pokazywać się jako taki powiedziałbym, mediator, który właśnie zaproponował skuteczny plan, plan pokojowy, stąd to odrzucenie tego sporej części punktów tego planu przez Władimira Putina no, będzie niewątpliwie Pekinowi utrudniał grę dyplomatyczną z niektórymi stolicami Unii Europejskiej. Faktem jest, że Moskwa cały czas bardzo mocno naciska na dostawy broni z Chin, ze źródeł powszechnie dostępnych, ze źródeł osintowych z, tych, z powszechnie dostępnych. W, właśnie w takim otwartym dostępie nie, nie ma takich informacji, że Chiny dostarczają uzbrojenie Rosji, no ale wiemy, że to nie musi, a nawet nie, dla Chin i Rosji nie, nie powinno być, że tak powiem, na oczach całego, całego świata tego typu, tego typu działania. Natomiast myślę, że warto też. Zaznaczyć, że ta autonomia decyzyjna, ta autonomia strategiczna Moskwy względem Pekinu bardzo mocno zaznaczyła się, jeżeli chodzi o te wszystkie komentarze, które płynęły z Moskwy, jeśli chodzi o zapowiedzi dostaw amunicji z, z zawierającej zubożony uran. Mówimy tutaj o tej zapowiedzi Wielkiej Brytanii, że dostarczy taką amunicję zawierającą rdzenie uranowe, oczywiście zubożony uran na Ukrainę. No i tutaj warto podkreślić, że Władimir Putin w obecności Xi Jinpinga, to jest bardzo ważne, w obecności przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej zagroził Zachodowi użyciem broni broni nuklearnej, oskarżył tutaj kolektywny Zachód pod egidą Stanów Zjednoczonych o to, że już zaczyna stosować, jak to określił, już zaczyna stosować broń z komponentem nuklearnym, co oznacza, że zgodnie jakby z doktryną z doktryną prawda, obronną Federacji Rosyjskiej, będzie Moskwa musiała zareagować w odpowiedni, w odpowiedni sposób. Co więcej, zresztą wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow, który bardzo często wypowiada słowa, które, których nie wypada wypowiedzieć Władimirowi Putinowi, Riabkow zresztą powtórzył, że Rosja nie chce tutaj powrócić do traktatu Nowy Start czyli tego o redukcji strategicznych zbrojeń jądrowych i w obecnej sytuacji zdaniem Riabkowa to ryzyko wojny nuklearnej jest większe niż nawet w okresie zimnej, zimnej wojny. No i to ewidentne zademonstrowanie przede wszystkim Zachodowi, że Rosja jest tutaj autonomiczna, jest suwerenna jeśli chodzi o kwestię użycia broni jądrowej i że Moskwa, Pekin i że, że Moskwa nie ulegnie w razie czego Pekinowi jeśli chodzi o tego typu tego typu. Działania. No a w kontekście tych działań chińskiej dyplomacji, jeśli chodzi o deeskalację nuklearną przypomnę tylko, że był to jeden z ważnych z ważniejszych punktów szczytu G20 na, 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 na Bali w listopadzie 2022 roku no, to jasno też pokazuje, że, że ta dynamika tego sojuszu chińsko-rosyjskiego jest wcale nie jest taka jak przedstawiają to media głównego nurtu w Polsce, że jest to dynamika jednostronna byśmy powiedzieli, że ta asymetria działa tylko i wyłącznie na niekorzyść na niekorzyść Rosji, choć niewątpliwie oczywiście w sensie gospodarczym ta asymetria jak najbardziej się uwi uwidacznia. Zresztą ten udział Chińskiej Republiki Ludowej, jeśli chodzi o handel zagraniczny Rosji, bardzo mocno wzrósł. Za zeszły rok te dane, którymi dysponujemy, dane oczywiście z otwartych źródeł, to mówią o 20% wzroście, jeśli chodzi o eksport i 36% wzrost, jeśli chodzi o import. Natomiast jeśli chodzi o kwestie gospodarcze na, na tym szczycie marcowym chińsko-rosyjskim, myślę, że warto podkreślić dwie rzeczy, czyli kwestie deklaracji. Rosyjskiej, jakby zgody na powołanie chińsko-rosyjskiego podmiotu, który zająłby się rozwojem północnej drogi morskiej. To jest ważna, ważny element. Ja o północnej drodze morskiej, jako pewnej odnodze nowego jedwabnego szlaku, mówiłem już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym, już kilka lat temu. Natomiast jakby. Te, zaczęto wdrażać te koncepcje w 2015 roku, jeżeli chodzi o myśl strategiczną chińską i pewne działania takie dyplomatyczne. Natomiast teraz widać, że ten szlak żeglugowy z Morza Beringa na północny Atlantyk, czyli taka główna linia morska, jeśli chodzi o ten sektor arktyczny Federacji Rosyjskiej, ma być rozwijany tutaj we współpracy z Chinami, we współpracy z Chinami, co jest dosyć ważnym, ważnym stwierdzeniem. choć z punktu widzenia oczywiście gospodarczego, z punktu widzenia możliwego wolumenu. Jeśli chodzi o dostawy tym szlakiem, to należy być tutaj ostrożnym. W ciągu najbliższych dekad to nie będzie coś, co mogłoby być jakimś wielkim game changerem. Natomiast, natomiast na pewno ma to istotne znaczenie, jeśli chodzi o eksplorację regionu Arktycznego. No tutaj Pekin ma ogromne ambicje, buduje lodo, lodołamacze. Także jest to, jest to bardzo istotna sprawa. Natomiast, natomiast też bardzo ważnym elementem, który, takim gospodarczym, który zarysował się na tym szczycie, była, było ogłoszenie, taka deklaracja Władimira Putina o gotowości Rosji do przejścia na rozliczenia w juanie. I to bardzo ciekawe, trzeba, trzeba tutaj dodać i podkreślić nawet, że chodzi nie tylko o rozliczenia z Chińską Republiką Ludową, ale także z państwami Trzeci, trzecimi. No, to oznaczałoby możliwość umiędzynarodowienia chińskiej waluty, co jest jednym z bardzo istotnych strategicznych zamierzeń tego, tej stolicy, tego państwa, Chińskiej Republiki Ludowej, od właściwie przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu. To też bardzo, bardzo ważna, ważna sprawa. No ale w sprawach gospodarczych również Moskwa, Moskwa też pokazała, pokazała dużą asertywność, to znaczy hmm, to znaczy widać że te można powiedzieć te działania i rozliczanie się z Juanem z państwami trzecimi no, na przykład na tak zwanym geopolitycznym południu, też są obwarowane różnymi różnymi takimi, powiedzielibyśmy no, różnymi warunkami, tak? Moskwa również stawia tutaj konkretne, konkretne warunki i też chce jakby partycypować w tych przepływach w przepływach kapitałowych. Natomiast no, tutaj jak można powiedzieć, że Pekin też odpowiedział dużą, dużą asertywnością, dużą taką autonomią strategiczną w sprawach gospodarczych. Na pewno nie to, co, na, na co warto zwrócić uwagę to. To, to fakt, że nie sfinalizowano rozmów o budowie drugiego gazociągu, który połączyłby, połączyłby Rosję i Chiny, połączyłby Chiny i rosyjskie złoża. Które dotychczas zaopatrywały Europę. No mam na myśli tak zwany projekt Siła Syberii II, który miał biec przez terytorium Mongolii. Natomiast to też pokazuje, że, że oba państwa będą dalej się spierać czy też negocjować kwestie najkorzystniejszej ceny, bo myślę, że tutaj o to właśnie, o to właśnie chodzi. Zresztą też trzeba wziąć pod uwagę, jakby chińską transformację energetyczną i, te, i tę całą strategię. Jakby budowa Siły Syberii II miała, miała dostarczyć. Od 2030 roku do Chin nawet 50 miliardów metrów sześciennych gazu. Jakby Moskwa deklarowała przynajmniej taki wolumen gazu ziemnego. Natomiast Chiny oczywiście mają możliwość importu z innych kierunków. Tak? Mówimy i tu o Turkmenistanie, i o wykorzystaniu terminali do gazu skroplonego LNG na chińskim wybrzeżu. Ja myślę, że tutaj generalnie chodzi o, o, o wywarcie presji na Moskwę, jeśli chodzi o ceny tego gazu, ale także. Przypieczętowanie kwestii eksploracji północnej drogi morskiej i eksploracji zasobów, zasobów Arktyki. Szanowni Państwo, reasumując, myślę, że ten szczyt nie przyniósł jakichś wielkich, epokowych, przełomowych efektów politycznych czy, czy gospodarczych. Tutaj warto podkreślić, że jeden i drugi państw, że jedno, że jedno i drugie państwo jako mocarstwa regionalne nie mają specjalnie alternatywy. Są skazane, przynajmniej na razie, na współpracę, na taki taktyczny sojusz, który, którego celem jest obalenie hegemonii Stanów Zjednoczonych i przekształcenie świata jednobiegunowego w świat policentryczny, w świat wielobiegunowy. Widać, myślę, że bardzo, bardzo wyraźnie po tym szczycie, że Moskwa zachowuje Cały czas sporą autonomię strategiczną i sporą autonomię decyzyjną, i myślę, że ten sojusz będzie po prostu dalej rozwijany, także w oparciu o inne instrumenty, które posiadają oba państwa, m.in. O grupę BRICS. O, grupę BRICS o, o tej grupie jeszcze sporo powiem w podcaście geopolitycznym. Szykuje się kolejny szczyt tej grupy pod koniec tego roku, który myślę, że przyniesie bardzo wiele ciekawych informacji. Mówi się o ogłoszeniu akcesji Arabii Saudyjskiej, mówi się o kwestii ogłoszenia projektu. Powołania wspólnej waluty. No, zobaczymy, co z tych zapowiedzi ziści się, co, co tak naprawdę nabierze realnego kształtu, ale myślę, że, że, że ten rok będzie bardzo istotny pod kątem kształtowania się tej alternatywy wobec grupy G7, wobec kolektywnego Zachodu. Dziękuję Państwu za uwagę.